Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma być jednym z elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Dokument ten ma odzwierciedlać skalę oraz rodzaj zagrożeń zidentyfikowanych na określonym terenie i służyć głównie lokalnym społecznościom. Obecnie w Świętochłowicach trwają konsultacje społeczne dotyczące m.in. wykorzystania mapy zagrożeń i aktywizacji mieszkańców przy jej ewaluacji. Założeniem jest, że od poziomu gminy w górę poprzez województwo aż po kraj ma być stworzona mapa, na której prezentowane będą zagrożenia występujące na danym terenie, tak żeby obywatele mieli pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje i mogli się do tej wiedzy ustosunkować i przekazać własne odczucia. W jaki sposób mapa będzie powstawała w naszej gminie w Świętochłowicach? Założeniem jest, że będziemy budować mapę w oparciu o dane statystyczne, a następnie te dane będą publikowane i teraz temu służą te spotkania, żeby uzgodnić z mieszkańcami, jaka forma na przykład kontaktu z nimi będzie najbardziej optymalną czy pożądaną przez nich, tak żeby mogli się zapoznać z tymi danymi, ustosunkować się i przekazać własne spostrzeżenia na temat chociażby tych spraw, które nie są ujmowane w statystyce. Kiedy mapa zagrożeń bezpieczeństwa dla Świętochłowic powstanie? Praktycznie jesteśmy w stanie w tej chwili przedstawić już dane liczbowe. Niemniej jednak do końca miesiąca musimy wszelkie dane liczbowe oraz opinie mieszkańców przekazać już do poziomu wojewódzkiego i dalej jeszcze w tym roku ma to ruszyć w skali kraju. Konsultacje społeczne mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Świętochłowicach odbędą się również 22 lutego o godzinie 17 w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda.